Hejka kochani widzowie, jestem Smerw, dziś jesteśmy sobie na kto wpadnie do lawy dokładnie i patrzcie co tu się stało, nasze widzy tak, zmienił się w malutkie gipleje, ja cię kręcę, co tu się stało, halo, o co chodzi, to ja naprawdę nie wiem o co chodzi, bo ja tak wbijam i tak patrzę małe gipleje i takie, ło, ale rak został taki jaki był, więc nie fajnie, ale za to ja wam powiem, ludziska, że już nagrałem z pewną osobą odcinek z pewnym youtuberem. No, może nie taki duży, ale youtuber. I nie wiem, pewnie go poznacie, na 100% go poznacie, chociaż większość z was oczywiście. No i zobaczymy, czy ktoś zgadł, czy nie, zobaczymy. A także jeszcze taka podpowiedź, bo... jest jakaś szansa, że Gplay się pojawi na jakimś odcinku, ale to już zależy od tego, czy będę miał czas i czy będę miał chęci, więc jeżeli coś, to nie wiem, to oczekujcie na niego, może się pojawi, zobaczymy. Ale zgadujcie, kto jutro będzie w odcinku, kto zgadnie, to jest kozak normalny i piona mu, tak wiecie, o tako. Tak, dokładnie. Więc bardzo wam tutaj... Nie, dziękuję. Zapraszam. No, pamiętajcie też, żeby wbić na mój drugi kanał, trzeci kanał w opisie na Instagrama. No i na takie inne pierdoły, sub, dzwonek. Napiszcie, czy jesteście z teamu dzwoneczka. Jeżeli jesteście, to dam wam serduszko pod komentarzem dokładnie. No i możemy chyba zaczynać. Już koniec takiego wstępu. Małe gplaye. No nic, to mnie rozwala. Takie malutkie ciu, piciu. Tylko żeby mi do lawy nie wpadły, tak jak małe wita, co nie? Dobra, mamy tutaj strasznego wilkołaka i mamy krówkę maszromową. Ogólnie to, że jestem smerfem, to powinienem wybrać krówkę, bo ma smerfowe te. Ale wiecie co? Ja wybiorę wilkołaka, może źle wybiorę, może źle nie wybiorę. Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Zobaczymy, kto to wie. Ej. Ej, co mamy zupkę? Ty, to jest burakowa zupa! O, ja cię kręcę. Mamy burakową zupę. Macie, nakarmię was, macie. Jedźcie, zupkę. Dobra. Oni tutaj sobie jedzą burakową zupkę, a ja w tym momencie sobie pójdę chyba tam, tak? Chyba tak. Dobrze. Nie jestem dokładnie pewien, ale zobaczymy. Dobrze. Okej. Jest Gitarson. Bardzo spoczko. Dokładnie. My tu mamy, uwaga, strusia, mały struś, a także ten, ej, bo to jest ten szkielet zimowy. Wiecie, jak go ciężko spotkać? Napiszcie, czy w ogóle takiego kiedyś w Minecraftie na survivalu spotkaliście, bo ja prawie w ogóle nie spotkałem, chyba raz, czy tam dwa było takie coś, że go spotkałem, ale naprawdę ciężko go spotkać, kurde. A tu struś mały. Tak, to na pewno jest struś, ja się nigdy nie mylę dokładnie, więc wiecie co, ja go zostawię, bo naprawdę, bo ja nie wiem co ten struś robi, ale to jest, ma krótkie nóżki, struś ma krótkie nóżki, więc nie. To jest mały struś, koniec dyskusji, tak, to jest, tak, dokładnie to co powiedziałem, okidoki. Ooo, mamy miecz rybowy, dzięki ci, ty, szkielecie zimowy. Ja cię kręcę, dobra, na kim my tu wypróbujemy? Na owieczkach. Dobra, uwaga. Ujo, i co ty robisz? Masz coś tego? Czy nie? Bo on chyba nam głutu zupełnie z tego, co chyba myślę, bo się kończy. A mocny jest? 6-2 ataku, no nie, no taki sobie. Ale nie wiem, czekajcie, bo coś mam tutaj nie tak. Bo tutaj tak, tutaj tak i tak. A jeszcze tam dalej, o, dobra, będzie kozacko. Dobra, pójdziemy teraz tutaj, zobaczymy co tutaj się pojawi. Bo ja kompletnie nie mam pojęcia, co to może być, co to... Fuuu, szczur i karaluch! Ajajajajaj, okropieństwa dwa, no nie, no bez jajec. Hmmmmmm. Wiecie co, ja tak myślę, żeby wziąć sobie, no nie wiem, no chyba karalucha, bo i tak on nie spłonie, więc on ucieknie mi pod wersalka, tako szczura, szkodników się pozbędziemy, o tako, no karaluch jeszcze nie jest aż taki zły, bo szczur was może pogryźć, karaluch to już nie bardzo, co nie karaluchu, nie, B, nie. Dobra, odwołuję, co powiedziałem, ajajajaj, dobra, odwołuję, o nie, ajajajaj, karaluchu, zostaw, nie, karaluchu, zostaw mnie, jeszcze rak nie atakuje, serio, no raku, broń mnie, zjedz karalucha, nie, okej,
Okej. Dobra. Dobra, jeszcze trochę. O. O nie, atakuje nadal. O, dobra. Dawaj. Ajajaj, mocny ten karaluch. A! Dobra. Okej. Dobra, nareszcie. Okej. Udało się wreszcie rozprawić z karaluchem i w ogóle. Dobrze. Okidoki. Mamy tutaj jeszcze raz, dwa, bo my byliśmy w raz, dwa, chyba trzech już byliśmy, chyba tak. Dobrze. No to mamy tutaj jeszcze dwa te. Okej, co tutaj mamy? O, karp, ryba. To jest Rybson, tak. I Battle Royale, dokładnie. Wiecie co? Bo wcześniej na tych versusach i w ogóle Battle Royale mnie tutaj zabijały. Nie, to nie Battle Royale, tylko Clash Royale. Ale się pomyliłem. Dokładnie, wiecie co? To ja wezmę chyba go, bo rybę już chyba mieliśmy i w ogóle. Ale mnie atakowały ryby, więc rybę nie biorę. Tym razem ryby nie biorę, bo wcześniej ta ryba mnie atakowała. No i tak nie fajnie było, no co ja powiem, no nie fajna rybka. O, ty też mnie atakujesz! Nie, stop. Tak nie wolno, wszyscy mnie dzisiaj atakują. Mogłem ciebie nie wybierać, a masz. No i co? I co teraz? I ktoś się śmieje? A weź. Nie, to jest nie fair. Ja mam najgorsze tutaj wszystko. To jest nie. Dobrze, co ma tutaj mamy? Mamy Shopa i mamy Pandę. Okej. Ale. No Shop i Panda, no. Powiem wam, że. Ja bardziej lubię shopy. Dlaczego? Bo shopy są takimi, wiecie, jakby to tak powiedzieć, podwalają wszystko, co im się pod nos potknie, że wiecie, tak nastawicie tutaj miskę dla kota z jedzeniem, tutaj dla shopa, co nie? I wiecie, co on zrobi? Wpierw sobie zje to, a potem podejdzie do shopa, do kota i tak łapkami weźmie i ucieknie, co nie? Na dwóch łapach. Więc shopy są kozackie. Okej, dobra, spoko. Można i tak, okej. Dobra. Już tu panny nie ma, oczywiście. Idziemy do szopika. To jest szopik Stasiu. O, mamy właśnie, o tym mówię, mamy jedzonko. Dzięki ci, szopie, dostaniesz za to rybny miecz, masz rybkę. A, jeszcze masz kilka rybek. A dla ciebie, a czemu nie? Dobra, no otworzymy, żeby nie było. Dobrze. Okidoki, to tak otóż, bo raz, dwa, trzy, cztery. Okej, tu już było. No to chyba nam ostatnie zostało z tego, co tak myślę, tak? Chyba tak. Zobaczymy zaraz, tutaj ostatnie. Tak, tam widzę już czerwone banery. Dobrze. Co tu mamy? Ooooo! Czy to jest Baldi? Mamy Baldi i Halo, kim ty jesteś? Ojoj, prawie wpadłem. Kim ty jesteś? No nie widzę twarzy, czekajcie. Okej. Okay. Mamy Baldiego i... O, to jest Entity! O ja! Ale Entity tak na nas nie patrzy, on... O, już patrzy. Dobra. Ale Entity tak, obrócił się, on ma na nas focha. Więc, ale Baldi jest niemiły. Baldi tutaj, no nie. No Baldi tutaj na nas patrzy źle. No tak nie fajnie, no. Dobra, wiecie co? Ja chyba wybiorę Baldiego, ponieważ Baldi jest lepszy. Dokładnie. No. No, Entity to co ja poradzę? No, Entity, on nic na pewno nie zrobi, bo wcześniej był. Już był Entity i on jest słaby. Entity jest słaby. Dokładnie, ja wybiorę Baldiego i będzie Gitarson, dobrze. Uwaga, wybieram Baldiego oczywiście, bo czemu nie Baldiego? Oczywiście tutaj i hyc. Okej, halo Baldi, halo, ej, Baldi, ej! Co jest, Baldi? Czemu ty. Baldi! No, halo! Ej! No nie, on się obrazi, on stoi teraz na... Baldi! Może jak mu dam patyki? Masz, Baldi, patyki. Nie, nadal nic, a może... Nie, nic, naprawdę? No Baldi, no weź! No nie, Baldi, mierzem cię walny. O, cholipka. O, ja cię kręcę. Ja tego nie zrobiłem, a... Tu nic nie było, ludzie, naprawdę nic tu nie było. Dobrze, czy to samo, co pisze? No na pewno to samo pisze. Dalej w next odcinku, dokładnie, a więc, ja wam mówię, ludziska, moi kochani widzowie, oczywiście, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, napiszcie, jakie wy byście wybory wybrali, bo ja powiem, że ja nie wiem, czy ja dobre wybory zrobiłem, może Entity'ego mogłem wybrać, bo on może by miał lepsze jakieś rzeczy dla nas, a nie nic, bo, no bo Baldi to tak stał, jak subsoli, tak,
A, postaję, a go powkurzam. No, tak było. Zostawcie lajkacza w górę, także napiszcie, czy jesteście z teamu dzwoneczka. Jeżeli jesteście, to dam wam serduszko pod komentarzem. I bardzo, 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 bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Także napiszcie, jaki troszeczkę mniejszy youtuber by mógł się pojawić w następnym odcinku. Bo ja nie, naprawdę nie mam pojęcia, bo ja nie wiem, ja nie wiem, naprawdę. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Jeżeli zgadniecie, to jesteście serio kozaki. Dokładnie, wbijajcie do opisu, tam jest dużo fajnych rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. I co ja wam powiem? Miłego dzionka i cześć!